The aftermath of the South Pacific disaster shows little sign of improvement, and the scale of the humanitarian crisis has the been Horizon Islands were one of the nation's worst crisis hit by has the been disaster. Exacerbated by a marked rise in criminality. Cześć, z tej strony Nathan z drużyny Szturmowej Piraci. Zapraszam Was do oglądania relacji z LARPA Zona Nyssa 7, który odbył się w dniach od 1 do 3 października. Również i podczas tej edycji działaliśmy we frakcji Czyste Niebo, w której pełniłem funkcję medyka. Zapraszam Was do oglądania. To dajecie stalkerowi i mówicie, że tylko dzięki temu dogada się z osobą, która ma łoscypek. Tak? Ma wymienić tą flaszkę za łoscypka. Tylko musicie znaleźć takiego ogarniętego stalkera, żeby wam tego nie wypił. Zaraz po przybyciu do bazy przyszły nas odwiedzić mutanty. Takie jak snorki i pijawki. I ci zwinął kapa nosy. Ja go będę karmił dropsami. Tylko żeby cię nie dziabnął właśnie. Mody na tych małych. Ja to jest mój mutant. To może my się odwróćmy, bo on może tą chwilę chce celebrować. No, to on się bardziej boi nas niż my jego. Tak, poczekaj. Zawsze tak każdy mówi. Aż wyjdziesz, no, tak. Nie no, wpuszczamy go, będziemy mieć pupilka naszego. Chwilę później odwiedziło nas dwóch wolnościowców, oszukanych przez przewodnika. Dobra, leci druga rewizja, poproszę. Pierwsze zadanie, które mamy, to musimy się udać do baru. Za pieniądze nasz frakcyjne kupić bandaży, ile się da. Do tego mamy jeszcze zdjęcie legitymacji jakiegoś stalkera, który zgubił swoją legitymację. No i mamy to przekazać barmanowi, że znajduje się u nas i wiadomo, że tam, że za frikolce jej nie oddamy. I trzecie to, żeby nawiązać kontakt z wojskowymi i na przykład przytargać tutaj łącznikowego oficera po to, żeby nawiązał też kontakt z naszym dowódcą. Anomalia. Włączę na chwilę. Medyk, to proponuję sprawdzić to, bo jest tylko jedna krecha. Medyk nie wchodzi, tylko czeka. Czekam. I po prostu? Ostrożnie. Ostrożnie. Dobra, nie zbliżaj się lepiej z tym do mnie. Okej, okay, czyli jako do bandaży przyczepię. Dobra, weź lepiej jak najmniej tego dotykaj. Spróbuj go jakoś ścisnąć do tego pojemniczka. Jakąś szmatę możesz jakby na rękę jeszcze obwinąć, żeby jeszcze wiesz mniej. O, to jest dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł. Módlcie się za mnie. Wychodzę. Po odnalezieniu dwóch artefaktów idziemy dalej nad wielką ziemię.
żeby skontaktować się z barmanem. Znaleźliśmy tajne przejście na wielką ziemię, o której prawie nikt nie wie. Dlatego wykorzystujemy ten fakt. Też się nie zmieszczę. Nogą trzeba dotrzeć. Wielka ziemia. Już dawno tu nie byliśmy, co? Oni tam uważajcie, jak wyjdziecie na 23 będziecie mieć dwóch mutantów. Nigdy nic. To dwójka, dzięki za ostrzeżenie. Cześć. Co tak, gdzie zmierzacie? Bar. Hej, czysta. Witajcie. Cześć. Mamy do was pytanie. No. Jovan. Cześć. Nie potrzebujecie jakiejś pomocy stalkerów przy jakimś zleceniu? Będziemy potrzebować. Gdzie was możemy szukać? Wiemy. Chodzi, tak? Dobra, dobra. Okej. Okay. W porządku. Tak, no to... Za jakiś czas. Dobra, powodzenia. Nawzajem. Mam nie chorować. Szukacie wody? Nie, boiska. A wody nie szukacie? Jeszcze nie. A będziecie? Możliwe. A jak znalazłem? No to wtedy dopiero będziemy potrzebować informacji. Jak znalazłem? Nie, jak będziemy potrzebować. My teraz szukamy wojska. Tak. Cóż. Chciałbym sprawdzić ręce, jaki ma stanie. Bandaże się mu wtopiły w dłonie, więc... Czyli wlazł do anomalii termicznej, tak? My go zobaczyliśmy razem, wybiegł z lasu pomiędzy warośni, był kosząc i pokazując tylko ręce. A wiadomo, jakiego stopnia poparzenia ma rąk? Jakiego mogą być stopnie poparzenia, tak że skóra kapie jak włoska, a banda, żeby się... Trzeci. Trzeci. Czy twój artefakt ma zdolności regeneracyjne? Tak. Może byśmy pomogli temu typowi z tym twoim artefaktem? On ma regeneracyjny pod względem krzepności krwi. A, ale może mu to pomóc, tak czy siak. Jeżeli on ma poparzenie trzeciego stopnia, to nie wiem. No, normalnie wosk, jego ręka, jego wosk, wiesz, dłonie kapną. No to może mu to choć trochę pomóc, poza tym to jest lodowy, więc zmrozimy to. Iwo ma artefakt z zdolnościami regeneracyjnymi krzepnięcia. Mhm. Może pomoglibyśmy tym artefaktem, temu typowi? Tylko coś w zamian, czy raczej nie? Nie, za frikulce. No. Dobra. To can you wish? Nathan, can you manage with English? Ja. Yeah. Okay, we've got the artifact which could cut you, okay? Okay. So regenerate you. You have to... Your hands. Yeah. Very, very careful, because it's very cold. Well, it's under zero. So it's look like the same as man. Do you have maybe anti-X? Can you go over there? Okay. Yes. Okay. Okay. It's really very cold, so be careful. That should be help you. What I need to do? Hold this artifact in your hands. Or if you can, because it's too cold, you can yeah. Take your hand. Na razie czekamy, zaraz będziemy robić z Wika, z baru. Co? Prowadzimy ich do bazy? No. Tam dostaną zadania. Damy im jakieś zadanie. Żeby oscypka znaleźli. Krzyżami może być ich pięciu, więc fajnie. Mhm. Dobra. My zameldujemy, co nam się udało załatwić. Mhm. I też dostaniemy jakieś następne zadanie. Okej, okay, ja idę za wami. Strachownica. Mhm. Tutaj mamy twoje rzeczy. Tak, tak. Chodźcie już tutaj. Tutaj na drogę już chodźmy. Dobra. Nie wyjdą na wielką ziemię, więc spokojnie. Ale jak nas wcześniej przyuważą, to mogą nas... Mamy sposób na to. K1, jak sytuacja? O co chodzi? Aktualnie zyskaliśmy pewne kryształy, które będą nam potrzebne do zbadania ich. Piękna pogoda. Mam zaraz pytanie odnośnie waszej lokalizacji. Naszej bazy. Okej. Okay. Wracamy znowu do paszczy lwa. Od tego momentu wszystko może nas dziabnąć. O. No właśnie. Rozgłaszam się. Komunikat pogodowy. W Oświęcimiu nie pada. No, przed chwilą właściwie meldowałem, także realizujemy zadania, o których przed chwilą mówiłem. Jak chcecie, możecie wyciągnąć artefakt. O ile wiemy, zostały trzy artefakty w anomalii. Żeby się odpłacić, powiem wam, że... Na tamtym skraju z lasu znaleźliśmy stację badawczą. Nie wiem, czy to wasza, czy ekologów. Zaufanie, ale musicie nam zaufać jeszcze raz. Mamy taką zasadę, że wszystkich, których prowadzimy na nasz obóz,
musimy zaprowadzić inkognito, więc założymy wam wory na łby, żebyście nie widzieli naszej drogi. Ok? Tutaj teren jest niebezpieczny, bo jest sporo mutantów. Będziemy się trzymać gęsiej, bo jeden będzie szedł za drugim. Ja będę prowadził i będziecie szli w rzędzie, ok? Będziecie trzymać się nawzajem. Te worki są takie, że po prostu przez nie nic nie widać. Jedynka wyszła 0-0. Możesz jeszcze stanąć w worki? Prosicie nas też na zaufanie, dostajecie od nas świetlonkę, jak chcecie. Dobra. Dobra. Idziemy. Grupa pierwsza natychmiast wchodzić. Mutanty za wami. Natychmiast wchodzić, grupa pierwsza. Nie, nie stalkerzy. Nie stalkerzy. Mutanty idą. Którego? Zwika, zwika, zwika. Biegną, uciekajcie. Moi koledzy się trzymają. Dobra. Trzymajcie się od tego miejsca z daleka. Coś kiedyś z tym robimy? Dobra, nie. Myślę, że zobaczymy jaki broni już zabranie. Na chwilę obecną na razie się tam nie zbliżamy. Okay. Jak ty coś stamtąd zaczął. Natan? Ja go przeszukam, ty się. Dobrze. Dawać. Dobra. Kurwa off game'u, bo tutaj kupiliście. Przeszam się trochę do przodu. Mogę wstać? O, jeszcze mutka, przeszukamy. Go spróbujemy. Nie pościcie się. No to i spore jest promieniowanie, ja bym się radził odsunąć od tego. Co to jest? Chyba bronią się bawi. Tylko gry. Ale nie, chyba do 5 metrów, nie mogą. Nie, repliki nie mogą. Ponoć jak zjesz niebieskiego, to staniesz się z narkiem. Nie jest tego. Dobra, stańcie tutaj wszyscy, na kolana. Byliście w jakichś anomaliach? Byli. W jakich? Niech oni mówią, nie potrzebują adwokata. No, dawaj. W takiej anomalii, która była oddzielona sznurem. Jaki to był typ anomalii? Jeszcze nie. Termiczna, było tam ciepło, odczuwałeś jakieś nudności? Raczej to drugie. Nudności? Mhm. Funkcjoniczna. Zażywałaś jakieś leki? Tak, antyrady brałam. Tutaj coś masz? Nie, już nic nie mam. Dobra. Artefakty w środku jakiś? Dobra. Oka banosy na propsie zawsze. Co się stało? Postanowiliśmy uleczyć powinnościowca. Mutant. No. Jakby wleciał na mnie. Aha. Gdzie? W sensie zdziabnął cię, tak? Z głową? W sensie, że mógł wstrząs mózgu? Mógł do wstrząsu mógł dojść, tak? Może... nie wiem, możliwe... Mi się zdaje, że to może być wstrząs mózgu. On wleciał na ciebie, w sensie tak, wbiegł tak, na ciebie. Tak, nie czuję nic. Czujesz tu coś? Coś? Nie. Zdejmij tą kamizelkę. Zdejmij. Tutaj coś czujesz? Nie. Chyba nie. Nie. Czujesz ból? Nic? Nie czujesz? Nie, wszystko chyba... Czyli boli cię głowa i tutaj... Takie... zdezorientowany jestem bardzo, nie wiem, chyba... Mhm. No, musisz odpocząć sobie chwilę, okej? Okay? W porządku. Spróbuj sobie tutaj usiąść, odpocząć chwilę, co nie... Jak coś, to napić się, zjeść coś, w porządku. Tak? Okay. Dobrze? Dobrze? Wszystko oprócz tego? To sobie odpocznij chwilę i to na pewno pomoże. Jasne. Dobra. No tak. Ciuk, który kiedyś należał do czystego nieba, podejrzewają to, że pracuje z monolitem albo jest pod wpływem monolitu. To jest tylko w profesoryczny sposób przygotować hełm z artefaktem, który potrafi odmonolicić. Ale kojarzycie też taki, który my bardzo nie lubimy. Nie? Monolit. No już miałem okazję spierdalać. O! O! Ja to pamiętam dobrze. A co to było? Co? No ta kosa po co była? To ścianę. Mówię, że nic nie masz. No to? Mogę. Mhm. Trzymaj się. Co powinno działać? Przygotujcie jakieś miejsce tam w kącie i tam go gdzieś skurcie, okej? Bata? Przynieś trytyt. Właśnie się ładujemy. Z durmem na... Grzeszek, których... Jak widać, czasem dużo frakcji, które zawsze się dogryzają, tak jak powinno się, na przykład i wolność, teraz stoją razy do walki.
My się szykujemy. Dam radę. Żyjemy, tak? Dobra. Gdzie macie tego człowieka z wolności z działkiem, żeby szli na przodzie? Okej, to Milo razem. Ja na przodzie? Pracujecie, że sobie mutanty, nie? Jak coś, to go osłaniacie. 10 minut musimy mieć na przeładowanie. A, czyli możesz kilka strzałów oddać. Mam tylko jeden zapasowy rdzeń, ale musiałbym to rozbierać. Także musimy mieć dobrą okazję. Traktujcie to jako jednorazówkę. To jest prototyp. To jest nasze Wunderwaffe. Na spokojnie, że na mszę zainteresowani jesteśmy. To też jest jakiś pomysł. No i to będzie podwójne zaskoczenie dla nich. Co miałbym zrobić? No, wracamy z rajdu, tak? Tylko to z żony mogą wam. Słyszeliśmy, że ma się obić. Co się dzieje? Żyjesz? Halo? Pomóżcie, bo za to mają kartę, pomóżcie. Przeciągam cię. Dobra, zapali pierwszego. On dostał? Tak, od naszych, strzelał do nas. Także on jest z nimi. Krytycy! Dobra, przymknij mordę, bo ci ją skleję. Mata, weź go popilnuj. Jakiś status? Chce się ranny? Okej. Okay. Mieliśmy zdrajcę u nas. Tak? Zawiązałem go, on był za mną i strzelał do naszych. Dobra. Rozum! Dobra, no mój znak, wycofajcie się. Nie. Wycofać się! Wycofać się! Wycofać! Zaraz buchnie! 10 sekund! Uciekaj! Padnij! Ale jebło! Ok! Co mówicie? Cięż? Tak! Kamil, puść! Dragonowy dzięki swojemu egzoszkieletowi przytrzymuje pijawkę. Za chwilę cię zabiję. Zejdź mi z drogi i puść tą pijawkę. Tutaj nic nie podpadł. Dobra. Popatrz, włączyłeś mi ten. Dam ci podpadł. Cześć. Czekaj, jak możesz poleżeć, to leż. A to nie jest tam nasz wczorajszy? Ej! Rozmawialiśmy wczoraj, płakałeś. Zostawiliśmy cię na kordonie, pamiętasz? Egzo! Smek. Wycofujemy się. Przystanie Pocowa do bazy. Z technikiem z Instytutu Badawczego wyruszyliśmy w celu rozłożenia anteny. Zabrakło dosłownie kilku metrów, a wpadłem w szpony mutanta. Chodźcie! Chodź! Ewo, idziemy po nich! Gdzie oni są? Chodźcie! Pan miły poczęstował nas oscypkiem. Dziękujemy po spotkaniu się z naszym miłym panem, który dał nam za darmo oscypki. Idziemy dalej na wolność, rozłożyć to ciężarstwo. Śpiewa. Cześć. Jesteście z nami, to może dzięki temu się czegoś dowiecie. A ty kto? Ty by nie wiedział, czy jestem nowy. Bo ja nowy technik jestem, stary technik. Technik? Tak, stary. Idziemy dalej na bazę wolności grajkiem. Sytuacja się nieco zmieniła. Przyszli jacyś stalkerzy chyba do naszej bazy. Uważamy, że jest pod wpływem monolitu.
ja jedyny jestem przeszkolony z korzystania z kryształu, który potrafi odmonolicić człowieka. Dlatego wracam z Evo do bazy. Oni dalej kontynuują swoje zadanie, będą rozstawiać to cholerstwo. My wracamy do bazy i będziemy starać się ich odmonolicić. Tu Nathan, natrafiliśmy mutanta wzdłuż płotu, wycofujemy się, uciekamy na dużą ziemię na chwilę. Okej, rozumiem. Idzie, idzie. Chodź, idzie. Zgit. Mamy dużo kontaktów. Burza na bazie, burza na bazie. 00, tu Nathan, słyszycie mnie? Zadanie się nieco zmodyfikowało, gdyż ten gościu, którego mieliśmy odmonolicić, znajdował się u naukowców na kordonie. Mamy odmonolicacz, a Milo z Poniakiem i z tym gościem nowym dalej coś tam rozkładają to ustrojstwo, więc na razie chillera jest. Dajcie po wszystkich kanałach, że emisję. Tutaj Nathan do całego czystego nieba, mamy emisję w zonie, odbiór. Mamy ten hełm odmonolicowy. Proszę mi jakiego fajnego... Miałeś go kurde No. Ja dobrze, że nie dzieli ściana, a właśnie. Nie, są do strzału. Co? Czemu? Ten artefakt tylko od monolicja. On... Wyciep go po prostu tam. Weź zaraz się zostaw na dworze to coś, co nie? Okay, wspólnie przetrwaliśmy emisję. Co z tym? Mieliśmy z tym przyjść tutaj. Daj na razie pracować. Czyli zmarnowany czas. Super. Zmarnowany czas, bo gościu, którego mieliśmy sprawdzić, został pożarty przez mutanta. Super. Gdzie chcemy się przeteleportować? Do baru. Ale nie, normalnie. Nie, bo... Do Nysy, tak? Nie, na Ukrainę. Dlatego nikt nie wie, gdzie się otworzy. Tylko w innym miejscu, w jakieś inne miejsce zony. Tej zony. Aha, czyli nie na ukraińskiej zonie. Nie wiem, nie wiemy. Okej. Ale zależy nam na tym, żeby jak największą grupą się przenieść. Ale po co się przenosić? Wszyscy ludzie, którzy będą mieć, to się nazywa blokary, czy jak się nazywa? Ale po co nam, ale po co się przenosić w sumie? Tego nie wiem. No, do zbadania tego czegoś. Aha, dobra. Sytuacja wygląda tak, że idziemy rozłożyć drugie ustrojstwo. Tak jak już wiemy, jest nam przydatny, żeby gdzieś się dostać. Dzięki tym ustrojstwom. To dla nas priorytet w tym momencie. Kalibracja się uruchomiła. Po skończeniu kalibracji antena będzie gotowa do tego, żebyście mogli skalibrować na niej blokery psioniczne. Aby skalibrować bloker, bierzecie, bloker ma specyficzną jedną ścianę. Ma takie półokrągłe z jednej strony i dwie śruby. Tym przykładacie go do górnej części. Dopiero po zakończonej kalibracji będzie można to zrobić. Przykładacie do górnej części, bloker wam się kalibruje i robicie tak samo przy wszystkich pozostałych antenach. Będziecie wiedzieć, gdzie są dwie, bo będziecie brać udział w misji rozkładania dwóch. Trzecią, jak chcecie wiedzieć, gdzie jest, to idźcie do bazy wolności, oni wam wskażą, bo to jest koło nich. Żeby zsynchronizować bloker, należy go przyłożyć tą stroną. Tutaj widać, jest specyficzna, z jednej strony inaczej troszeczkę wyglądająca. Przyłożyć go od góry w tym miejscu. A co dają te blokery dokładnie? Te blokery powodują to, że będziesz mógł przenieść się tunelem czasoprzestrzennym bez rozjebania ci głowy. Dobra, a dokąd? Tego nikt nie wie. Dobra. To właśnie musimy sprawdzić. Na drogę. Ach, ta zona. Znowu napotkaliśmy mutanta na swojej drodze. Wygląda całkiem ciekawie. Kalibrowanie anteny są procenty, a potem będzie, aby skalibrować blok... Zorganizowaliśmy Igrzyska Śmierci, w której zwycięzca miał zdobyć bloker psioniczny. Ło, odważnie! Ło! Dawaj go, Oczywiście potem musiałem posprzątać cały ten burdel. Dobrze, dobrze. Wygrałem 5 dolców. 5 rubli dzięki temu. Z drugiej strony jeszcze. Dobra, za to ucie. Pozwól, bo doszły do nas jakieś plotki, że jakiś czysto niebowiec jest pod wpływem monolitu. Znasz procedurę, bo jesteś weteranem.
znam, ale będzie kolejny kubek wody. No, tak. Nie tylko wody. Witamin. Słuchaj, żeby nie było, już nawet dymulantów. Dzisiaj... Już nawet dzisiaj nic nie śpałem. Okej, słuchajcie, sytuacja jest taka, że jakiś czas temu córka admirała wybrała się na samowolkę do Zony. Miała najprawdopodobniej romans z jakimś wojskowym i on, żeby się tu nie zgubiła, założył jej nadajnik GPS. Ale wojskowy zginął, bo stalker jakiś przytargał do mnie PDA, który jest w stanie ją namierzyć. Wojskowi przyszli do nas z prośbą, żeby tą córkę admirała odstawić tam, gdzie należy. I myśmy zrobili deal z wojskowymi i wojskowi dostali na PDA namiary, gdzie ona może być i poszli w tamtym kierunku. Ale po jakimś czasie, po jakichś 10 minutach wracali sami, bez nich. Na moim PDA widnieje ten sygnał dalej w tym samym miejscu, więc moim zdaniem oni jej nie przejęli. Może jej źle szukali, może nie trafili na nią. Idziemy zobaczyć, co jest grane. Albo leży na dajniku. Albo leży w rowie. Więc idziemy zobaczyć, co jest grane. Przejmujemy nadajnik. PDA wykazało, iż córka admirała sobie poszła do baru. A nam się już nie opłaca iść do baru, to skontaktujemy się ewentualnie z wojskiem, żeby poszli po nią czy coś. O, sobie ciperki jedzą. To co jeden z żołdaków zaraz odwali, przejdzie do historii. Ej, możecie przygotować bramę, żeby mogli wbiec ewentualnie. Dawaj, dawaj! Dawaj! Brama! 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 Jest! Let's go! Popie, jestem w końcu legendą. Tyle! Tyle brakowało! Pawie się wyjebałem, no nie. Chcę sobie u was wyrobić reputację za to, że przynieśliśmy taśmę. Właściwie to my wszyscy chcemy mieć. Skąd macie tą taśmę? Z dupy! No z baru przynieśliśmy! A skąd? Barman nam dał questa, zanieście taśmę, no i przynieśliśmy taśmę. No i powiedział wam, że dostaniecie za to reputację u nas? Nie, powiedział, że to jest w ramach questa, a my chcemy. I zezwolił na to? Nie. A nie wiem, musicie się go zapytać, ale chcemy. To zaraz dowódcy się spytamy o to. Tyle szybciutko, bo nas goni czas. To są ci ludzie, oni przyszli z tą taśmą, o tą rolką. Sytuacja wygląda tak, że idziemy teraz do wojska po wypłatę w formie kulek. A przydadzą nam się jeszcze kulki, czy nie? Dzisiaj. Kulki się zawsze przydadzą. Zmuszony także byłem przeprowadzić operację płuc. Amputowaliśmy stopę dłoni, a przeszczepiliśmy inną dłoń. Pomóc ci, przytrzymać ci coś? No, a dajesz mi pokrywkę. Za jakieś kilkanaście minut to powinno urosnąć, działać. Weź tą nogę, pożegnę. No weź tą nogę, no. Sytuacja wygląda tak, że rozstawiliśmy wszystkie te anteny. Idziemy całą frakcją na te anteny. Będziemy je kalibrować tymi kostkami naszymi. I wtedy stworzymy portal, który przeteleportuje czterech naszych. Idziemy poznać tajemnicę Zony. Oni poszedł negocjować z ludźmi, którzy stoją na wieżyczce. Dobra, ci, którzy mają obiekty, niech podejdą. Okej, podchodzimy i robimy swoje. Na niego, na niego. O, synchronizuje się. Działa. Idziemy z nakrętkami do teleportu już. Nie wiemy, co się z nami stanie. Jesteśmy w teleporcie. Na razie teraz nas teleportuje. Jeszcze żyjemy. Może pan nawet pełne odwiedzenie sobie wyłączyć. Czy ja? Do ciemnego. Byliście się przez tunel czasoprzestrzenny. Okej? No. Zebraliśmy się wszyscy u barmana.
ze skompletowanym kompasem i ze skalibrowanymi blokerami psionicznymi, ponieważ wiedzieliśmy, że mamy jedną, jedyną szansę na to, żeby otworzyć tunel przestrzenny i wrócić tu, gdzie to wszystko miało miejsce. Jesteśmy na Forcie Gwiazda, w miejscu, w którym 7 lat temu doszło do zniszczenia spełniacza życzeń. Pewna sprawa nie została do końca wykonana, a wy tu wszyscy przybyliście, żeby zrozumieć, co tak naprawdę poszło nie tak i jaki ten ostatni, pierwszy rozdział ma być tutaj opowiedziany. I dalej ruszymy już jako wyprawa po to, by skończyć robotę. Jestem z Iwem i z Czystym Niebem na dawnym forcie Nysy i musimy dokończyć to, co nie dokończyli ludzie w 2013 roku. Chodzimy po forcie Nysa. To jest ten fort Nysa? Tak, to jest ten fort Nysa, gdzie monolit został zniszczony ileś tam lat X temu i musimy dokończyć robotę po nich. Ryanowi coś odwala, jakieś cyfry widzi na ścianach. Ty żyjesz! Byłem, żyję, właśnie dlatego, kurwa, wy macie jeszcze szansę, żeby wrócić. Dobrze wam radzę, kurwa, wróć! Jak ty wrócił? No dobra. Na dwie grupy, nie dopiero to się wyrzygałem. Portal podzielił się na kilka miejsc. Nie wyjdziemy tym samym wejściem i nie wyjdziemy tym samym wejściem. Kurwa, jedyną opcją jest pójść dalej, ale to będzie wasz problem. Ja tu, kurwa, wyszedłem do spełniacza życzeń, który był tutaj. Wypowiedziałem życzenie i od tamtej pory ciągle czuję zew zony, nie mogę z niej wyjść. Was też to czeka, zobaczycie. Ja nie brałem udziału w zniszczeniu, ja chciałem podziwiać to, kurwa, a nie zniszczyć. Mówiłeś coś innego! Mówiłeś, że to się skończy wszystko! A czemu się skończy? Po co się to miało skończyć? I się skończyło! Nie mamy za co żyć, nie ma artefaktu. Nie ma anomalii, zona się skończyła. Są inne zony. Ale nasza zona pierwsza się skończyła. Jak znajdziemy resztę portali, to dotrzemy jeszcze do innych punktów. Znajdziemy kryształ, miejsce, który jest symetryczny do naszej osi czasu. Jest jedno miejsce, w które możemy pójść. Zaprowadzę was, ale kurwa, nie mówcie, że nie ostrzegałem. Do... Diabeł. Dziękujemy. O, twój stary. Światła zero. Światła! Światła! Cisza! A czy im się świecą na niebiesko i czarno? Pit Stalker. Samael, to ty, stary pierdzielu. Opa lat. Rozumiem, że posłał mnie tanie. A kogo miałbym posłać, jak nie mojego najbardziej ulubionego kolegi? Wolniej, 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 wolniej. Ona ich odciąga. Trzymajcie się ciasno. Ciasno wszyscy, blisko siebie. Blisko poznacie. Prawej. Do lewej się przepuszczamy. Odejdzie on. Odejdzie on. Idźcie przodem. Idźcie za kurczakiem. Pamiętasz mnie? Może mi nie do końca pamiętać, ja cię pamiętam. Dlaczego zawsze w miejscach, dlaczego zawsze się pojawi się wy? Słowa kompas, słowa kryształ, są kłopoty. Myślałem, że już do tego uciekniemy. Myślałem, że damy radę. A ty myślałeś, że zażyjesz się tam w środku z pełnianą czapą na głowie i będziesz udawał, że nic się nie wydarzyło. Wszystko pięknie działało. Bo miałem moją policę ubezpieczeniową. Miałem to. Bez tego... Wiedziałem, że będziecie szukać. Wiedziałem, że będziecie próbować go złożyć. I pomyślałem sobie, damy radę. Nie da to... Zdrajca. Tak źle, wie, tak ci bardzo przypominam tego, którego nie zapamiętałeś. Światła się zbliżają! Światła się zbliżają. A, krzaki? Wchodzimy w krzaki. Tam jest pełnia wrzutu. Albo poprosicie go, by to trwało, by odrodził się po raz kolejny i byście wy nigdy nie opuścili strefy. Byście żyli życiem takim, jak jedzie kurczak. Zony mogą się skończyć, świat się może zmienić, ja go ledwo poznaję. Dla was też się może skończyć, zony mogą zniknąć, ale wy ciągle będziecie mieli to pragnienie w sercu, by do nich wrócić. I zawsze będziecie do nich wracali. A tęsknota was nie zniknie nigdy. Waszą drugą opcją jest prosić o to, by nie ujrzeć tego nigdy więcej na własne oczy.
wybór należy... My jako stalkerzy wybraliśmy trzecią, niestandardową opcję. Klepa! Patrz! Dobić! Wróciliśmy już do naszej zony. Idziemy do bazy. Trochę boli nas, bolą nas głowy i niedobrze nam jest. Jesteśmy od ekologów. Chcemy z nimi pogadać. Mamy hełm, który odmonolici ich ewentualnie. Wróciliśmy do bazy, jesteśmy clear. I teraz wchodzimy dalej do zony. No i idziemy właśnie. Co możemy dla was zrobić, co możecie dla nas zrobić? Jeżeli chodzi o kwestię ochrony, myślę, że będziemy w stanie zapewnić tą ochronę. Myślę, że państwo zdecydowanie wyrazi na to zgodę, gdyż w sumie... Jest bezpieczne. O! Ciekawe stosowanie. Może, że tak powiem, bardziej się myślę, że ona będzie... Na koniec zostawiłem jeszcze coś ekstra. Dziękuję za oglądanie i do następnego. Чёрный ворон, что ж ты вьёшься над моею головой? Ты добычи не добьёшься, чёрный ворон, я не твой. Ты добычи не дождёшься, чёрный ворон. Я не твой, чёрный ворон, что ж ты вьёшься над моею головой? Ты добычи не дождёшься, чёрный ворон, я не твой, ты добычи. Не дождёшься, чёрный ворон, я не...